Che cosa vuol dire per te recitare? Czym dla ciebie jest odtwarzanie roli? Vuol dire proprio divertirmi, guarda. Niekończącymi się harcami dziecka, bawiącego się na podwórku w policjantów i złodziei. Stale powtarzam to samo, bo taka jest prawda. Ja gonię, a ty uciekasz. Odczuwam rozkosz zabawy. Nie chcę wyjść na snoba, ale Francuzi mówią grać. Jouer. Nie, odtwarzać rolę. Odtwarzanie jest sztuczne, a granie, bawienie się jest przyjemniejsze. Marcello Mastroianni. Dyskretny urok normalności. Realizacja. Studiowałeś w szkole aktorskiej? Nie. Gdzie się uczyłeś? W technikum. Jesteś technikiem? I zostałeś aktorem? Co z tego? Ty nie jesteś technikiem, ani aktorem, i to nas różni. Więc pracowałeś jako technik. Uznałeś jednak, że się pomyliłeś i później trafiłeś do świata sztuki. Do ratusza rzymskiego. Co tam robiłeś? Byłem urzędnikiem. Zdarza się. Ale potem zrozumiałeś, że sztuka jest twoim powołaniem i odszedłeś do Wojskowego Zakładu Geografii. W jakim charakterze? Kreślarza. To był zalążek nowej drogi, rysowałem. Tak, to też sztuka. W końcu rzuciłeś się na głęboką wodę. Przekonałeś się, co znaczy być biednym aktorem. Nic z tych rzeczy. Wezwano mnie. Marcello Mastroianni nie pochodzi z rodziny artystycznej. Ojciec Otorino był rzemieślnikiem, matka Ida gospodynią. Urodził się w 1924 roku, występował w teatrzyku parafialnym, a później uniwersyteckim. W jednej ze sztuk grała Giulietta Masina. Jej nazwisko przyciągnęło kierownika trupy Viscontiego, który akurat szukał młodego aktora. Pierwszy raz zobaczyłem się z nim w herbaciarni przy Placu Hiszpańskim. Emilio Amendola, kierownik trupy, którą Visconti kierował wraz z Rino Morelli i Paolem Stoppą, widział mnie na scenie Teatru Uniwersytetu Rzymskiego. Szukali młodego aktora. Podobno wszyscy zawodowi byli zajęci. Amendola zaprosił mnie na spotkanie z Visconti. Pamiętam, że oprócz niego był Franco Zeffirelli, wówczas jego asystent i scenograf. Visconti powiedział: pan Amendola twierdzi, że jest pan utalentowany. A raczej mówił per ty, że jesteś utalentowany. Przekonamy się, jeśli się nie sprawdzisz, zostaniesz statystą. Odpowiedziałem mu, że jestem urzędnikiem. Pracowałem wtedy w ratuszu rzymskim. Dodałem, że muszę mieć pewność i nie mogę od tak sobie rzucić pracy. Spytałem też, ile mi zapłacą. Visconti odparł tonem starego arystokraty: porozmawiasz o tym z kierownikiem. Powtórzyłem, że muszę to wiedzieć. Wtedy Amendola powiedział: 3000 lirów dziennie, czyli 90 tysięcy miesięcznie. Zarabiałem 31. Zgodziłem się bez wahania, mimo ryzyka, że później zostanę tylko statystą. Okazało się, że była to świetna decyzja i doskonały początek. Miałem wystąpić w sztuce Tennessee Williamsa Tramwaj zwany Pożądanie. Rola mi odpowiadała. Grałem przyjaciela głównego bohatera, zakochanego w Blanche Dubois, którą była gwiazda tego przedstawienia, Rina Morelli. Chłopak był naiwny i niezręczny. Nie kończyłem akademii teatralnej i nie miałem przygotowania zawodowego, ale moje wady pasowały do postaci. Odnieśliśmy wielki sukces, prawdziwy triumf. W tym samym sezonie dostałem drugą rolę w Orestesie Vittoria Alfieriego. Trzeba było mówić wierszem, rymować, a dla mnie to była chińszczyzna. Wersy Alfieriego są trudne nawet dla doświadczonych aktorów.
Postanowiłem porozmawiać z Gassmanem, z którym grałem w tramwaju zwanym Pożądaniem. W sztuce Alfieriego dostał tytułową rolę, był doświadczonym aktorem. Podszedłem do niego i spytałem, pomożesz? Będę szczery, zresztą sam Marcello opowiada o tym ze śmiechem. Przyznaję, że w Orestesie poczuł się zagubiony, nigdy wcześniej nie grał takich sztuk. Poza tym bał się Viscontiego. Aveva un po' paura di Visconti, allora stavamo insieme e... Uczyliśmy się razem i tak się zaprzyjaźniliśmy. Może dlatego, że mamy odmienne charaktery. Po prostu się uzupełnialiśmy. Gdy dotarliśmy do połowy przygotowań, Visconti się wściekł i powiedział mi coś takiego. Powinieneś być motorniczym, a nie aktorem. Poruszasz się jak goryl. Kto cię tu przysłał? Rina Morelli polubiła mnie i popierała. Stała z tyłu sceny i kazała mi milczeć. Ale ja odpowiedziałem, jak to kto? Pan. Oczywiście, że wyglądam jak goryl, skoro mnie pan ubrał w ten XVII-wieczny strój z cekinami i piórkami. Byłem pewny siebie, bo wstawiali się za mną tacy aktorzy jak Rina Morelli, Vittorio Gassman, Paola Borbone i Ruggero Ruggeri. Zrobiła się afera. Dowiedziałem się, że chciał pozbawić mnie roli i dać ją Giancarlowi Sbraggi, z którym się przyjaźniłem. Następnego dnia po południu zatrzymałem się w barze Quirinetta. Wypiłem 3 kieliszki koniaku i byłem w stanie lekkiej nieważkości. Po próbie stwierdziłem, że odkryłem tajemnicę recytacji. Trzeba grać na gazie. W rzeczywistości byłem tak nieśmiały, że dopiero po kilku głębszych mogłem zagrać na luzie. In uno stato di semi-incoscienza io mi lanciai e evidentemente la cosa funzionò. Która z postaci granych w teatrze u Viscontiego jest ci najbliższa? Solioni. Solony, czyli szalony oficer z trzech sióstr. Powierzenie mi tej roli wszystkich zaskoczyło. Powinienem raczej zagrać romantycznego i grzecznego Tusenbacha, którego dostał Giorgio de Lullo. Visconti kazał mi grać sukinsyna, który zabija Tusenbacha. Szaleńca, który wszystkim przeszkadza. Pamiętam, że polecił obciąć mnie po niemiecku. Wyszła z tego mocna postać, choć sama rola nie była pierwszoplanowa. Oficer należał do tych, którzy kręcili się wokół Prozorowa i trzech sióstr. Tak, najwięcej sentymentu mam do tej roli. Rosalinda, czyli jak wam się podoba, była szczytowym osiągnięciem fantasmagorycznego i wizualnego talentu Lucchina. Zaprosił do współpracy samego Salvadora Dalego, który zaprojektował kostiumy i całą scenografię. Stroje wielkiego malarza to jedna z najdziwniejszych rzeczy, jakie powstały w tamtych latach. Dziwnie się czułem w kostiumie Dalego. Pewnego dnia wszedłem do garderoby i powiedziałem Viscontiemu, że jestem jak dziwka, blond peruka, chude nogi bez pończoch. Wykrzyczał, że niczego nie rozumiem, bo właśnie powinienem wyglądać jak wycięty z obrazu. Odpowiedziałem mu, że ma do czynienia z bandą ignorantów, a to wszystko jest dla nas zbyt górnolotne. W rzeczywistości zmusił mnie do robienia rzeczy, o które sam siebie nie podejrzewałem. Krąży o tobie anegdota. Jaka? Podobno podczas trudnych prób do śmierci komiwojażera zasypiałeś na scenie. Straszne, co? Teraz ludzie pomyślą, że jestem aktorem bez temperamentu. Nie wiem, ale to prawda. Ważne wyznanie. Naprawdę zasypiałeś na scenie? Tak. Kto cię budził? Giorgio de Lullo. On nie spał? Stukał cię, gdy przychodziła twoja kolej? Tak było. Myślę, że to z powodu napięcia nerwowego. W tej scenie przez kwadrans leżeliśmy w łóżku. Było zimno. Przed sobą mieliśmy drapacze chmur.
Wystarczyło przybrać odpowiednią pozycję i zacząć liczyć piętra. Zanim dotarłem na górę, już spałem. Czyli jesteś zimny, niczym drań. Słynne z lenistwa. Sam sobie przykleiłem tę etykietkę, bo w ten sposób trzymałem ciekawskich na dystans. Nie lubię leniuchów. Za to uwielbiam ruch. Jestem nawet nadpobudliwy. Nieustannie czuję potrzebę wychodzenia z domu, z pomieszczenia. Sam nie wiem, czego szukam. Nie jestem Diogenesem, choć czasem żałuję. Nie wiem, co mnie tak goni. Trzeba by spytać ekspertów, psychoanalityków, ale nie mam zwyczaju z nimi rozmawiać. Cóż, może szukam wyjątkowych spotkań, tylko nie w sferze uczuciowej, a czysto ludzkiej. Jak człowiek, który poleciał na Księżyc i wrócił, lecz nikt się o tym nie dowiedział. I nikt mu nie uwierzył, chociaż on tam naprawdę był. Po gali rozwodu po włosku w Cannes umówiłem się z Mastro Jannim w Eden Rock. Podobała mi się twoja charakteryzacja. Ktoś powiedział, że jesteś aktorem, który potrafi się zmieniać. Nawet publiczność była zaskoczona, co z kolei mnie zdziwiło. Jestem aktorem filmowym, ale jak wiesz, grałem również na scenie. Ciekawe, że publiczność nie wyraża podziwu dla tej samej czynności wykonywanej w teatrze. Przecież aktorzy co wieczór się przeobrażają, a widz uważa to za normalne. Gdy natomiast zrobimy to w filmie, wszyscy wznoszą okrzyki zachwytu. Nie mówię tego z fałszywej skromności, lecz z pewnym żalem, ponieważ jako aktor teatralny nie odniósłbym tylu sukcesów. Gorzkie to, ale prawdziwe. Kilka zaprzyjaźnionych osób prosiło mnie, abym spytał o twój tik. Ten gest, który często powtarzasz na ekranie. Skąd się to wzięło? Geneza jest prosta. Jeremy ma mnóstwo tików. Jak wiesz, są zaraźliwe. Po kilku dniach pracy zacząłem naśladować jeden z jego gestów. Jeremy jest bystrym obserwatorem i od razu to zauważył. Zapamiętał i dodał jako cechę bohatera filmu. Kazał mi go przerysować, powtarzać wielokrotnie w stanie zdenerwowania. Jeszcze jedno pytanie. Kręcisz nowy film, Marcello. Masz jaśniejsze włosy. Tak, są siwe. Dla Felliniego? Możesz o tym opowiedzieć? Nie, to tajemnica. Zresztą sam dokładnie nie wiem, naprawdę. Tak to jest z Fellinim. Wszystko się zmienia z dnia na dzień. Znam zarys fabuły, ale nie mam pojęcia o szczegółach. Pracujemy trochę po omacku. Świetnie. Zostawcie tak. Zróbmy flagę z podwójnego muślinu. Po raz tysięczny to samo pytanie. Czym dla aktora jest rola w filmie Felliniego? Pamiętaj, że słucham. Z przyjemnością odpowiadam, że praca z Fellinim to czysta radość. Jest mi dobrze, czuję się szczęśliwy. To nie frazesy, lecz prawda. Bez wątpienia w takim stanie lepiej się gra. Czy od pierwszego klapsa Słodkiego Życia do ostatniego Ginger i Fred Fellini się zmieniał, czy był zawsze taki sam? Zmienia się, teraz ja mam więcej włosów. Za każdym razem, gdy zaczynam nowy film z Fellinim, odnoszę wrażenie, że poprzedni dopiero co skończyliśmy, a przecież minęły lata. Faktycznie, czas pomiędzy filmami zaciera się w pamięci. Gdy się spotkaliśmy na planie Ginger i Fred, wydawało mi się, że przed chwilą robiliśmy Miasto Kobiet. To najlepszy dowód, że pracujemy w duchu przyjaźni, wzajemnej sympatii, szacunku i zaufania. Przybliżcie się, ścieśnijcie. Avanti, Donatella.
bliżej Donatello. Fellini był dla mnie bardzo ważny. Mówię to jako człowiek, nie tylko jako aktor. Przed rozpoczęciem każdego filmu prowadziliśmy długie rozmowy. Poza tym, pracując z nim, zdobywałem codziennie cenne doświadczenia. Nauczyłem się od niego wielu rzeczy, takich bardzo ludzkich. Myślę o Fellinim nie jako o magiku pełnym fantazji i barw, którego wszyscy poznaliśmy. Chodzi mi o Felliniego mędrca, choć zaraz ktoś powie, że go uświęca. Jest to człowiek o arcybogatym wnętrzu. Czerpałem z niego do woli. Przekazał mi to, co wcześniej sam odkrył i poznał. Powiedz naszej publiczności kilka słów o laureacie. Mastroianni, aktor, widziany oczami Felliniego, reżysera. O Mastroiannim umiem mówić tylko dobrze. To będzie hymn, serenada. Przestaną mnie lubić. Trudno o nim mówić jako aktorze w oderwaniu od Mastroianniego przyjaciela i współpracownika. Gdy kręciliśmy razem, na planie panował duch jedności i przyjaźni. Uznając w pełni jego przynależność do kasty prawdziwych aktorów, wolę podkreślić, że jego najcenniejszą cechą jest delikatność, czy raczej prawie kobieca miękkość. Podąża za reżyserem z pełnym zaufaniem i ogromną solidarnością, niezależnie od tego, dokąd się go prowadzi. Tak, to pierwszorzędna cecha, bardzo ludzka, a nie zawodowa. Jakie są między nami podobieństwa? Może wyobraźnia wieku dorastania, tak, na pewno. Powiem inaczej, bardzo mi ona odpowiada. Szczególnie wtedy, gdy kręcimy razem lub od czasu do czasu się spotykamy. To nieprawda, że ciągle się widujemy. Słusznie napisał, że nasza przyjaźń jest wielka, gdyż jej podstawą jest nie tylko szacunek. Złotego Lwa za całokształt kariery aktorskiej otrzymuje Marcello Mastroianni. Wręczy go Federico Fellini. Drogi Marcello, to ja, twój alter ego. Jak się czujesz? Rad jestem, że poproszono mnie o wręczenie nagrody stanowiącej ukoronowanie świetnej kariery. Wszyscy jesteśmy ci wdzięczni za wspaniałe role. Nagroda jest świadectwem szacunku, przywiązania i wdzięczności, a nie tylko oznaką zaszczytu, który cię spotyka. Muszę coś wyznać. 2 czy 3 lata temu też to dostałem. Już wtedy podejrzewałem, że statuetka wyraża nie tylko pozytywne intencje ofiarodawców, lecz jest również rozliczeniem i pożegnaniem. By jednak oddalić to brzydkie podejrzenie, pomyślałem, że moglibyśmy razem nad czymś jeszcze popracować. Pod warunkiem, że i ty, i ja jeszcze chwilę pożyjemy. Pragnę, by zaistniały okoliczności, które pozwolą nam coś nowego wykombinować. Życzę tego tobie i sobie. È questo l'augurio che mi faccio e ti faccio. Va bene.
Ta idea alter ego jest kłopotliwa, a nawet śmieszna czy pusta. Fellini mnie zatrudnia, bo czuje się dobrze w moim towarzystwie, a ja niczego od niego nie wymagam. Nie stawiam się jak zawodowiec, lecz jak ktoś wzięty z ulicy, naturszczyk. Fellini jest wygodny i nie lubi za dużo tłumaczyć, wyjaśniać. Albo go rozumiem, albo nie, ale to nam obu odpowiada. Co mam powiedzieć po takich słowach Felliniego? Nie chcę pomniejszać wartości Złotego Lwa, jednak ta obietnica, czy też pomysł, żebyśmy coś razem zrobili, jest najcudowniejszą z nagród. Zabrzmi to egoistycznie. Lecz skoro jestem aktorem, to rozumiecie sami, że Lwu należy się dobra klatka. Fellini ma rację. Dwa tygodnie temu powiedziałem, że mam te same obawy. Nagroda za karierę. Czy nie można nazwać jej inaczej? Nagroda zachęcająca do wspaniałego debiutu. Co jest dla ciebie najważniejsze? Chyba sama praca. To w niej i przez nią kształtują się stosunki z przyjaciółmi, sami przyjaciele, uczucia, ludzie, którzy nas otaczają, dzieci. Wszystko. W tym tkwi istota życia. Trudno w to uwierzyć, ale tak jest. Praca to życie. W każdym razie ja tak uważam. Wkładam w nią wszystko jak do kociołka. W efekcie może zapanować pewien nieład. Jest to również gra egoistyczna, ponieważ pracując, sam się spełniam. Proszę wybaczyć to sformułowanie. Zakładam maskę i jest mi z tym dobrze. Kto z twojego otoczenia jest dla ciebie szczególnie istotny? Kto zaważył na twoim życiu, wpłynął na pewne decyzje? Musimy zacząć od początku. Matka. Często o niej mówisz. Robię tak z poczucia winy, bo nie jest prawdą, jak często pisano, że bardzo się nią opiekowałem. Mówiono też, że jestem mamin synkiem. To bujda. Co przygotowała pani na obiad dla Marcella? Pulpety. On lubi proste potrawy. W restauracjach jada wykwintne dania, w domu ma świetną kucharkę. Ale tu u mnie woli takie rzeczy. Może wspomina lata dziecięce, gdy wraz z bratem wracali ze szkoły i cieszyli się, że na obiad są pulpety. Wraca myślami do tamtych czasów. Jest radosny jak dawniej. Ale gotuje je w rosole. Wizyta w domu matki to jak zanurzenie się w atmosferze z dzieciństwa i młodości. Mężczyzna może z tego czerpać siły, a nawet, wybaczcie słowo, oczyścić się. Po wszystkich problemach i trudach dnia powszedniego, po tym, co w życiu dobre i złe, dojrzały człowiek może cofnąć się w czasie, odzyskując świeżość, niewinność, czystość oraz entuzjazm, który zaginął z biegiem lat. Mam świadomość, że nie chodzi tylko o pulpety. Powiedzmy, że pulpet jest symbolem tego wszystkiego. Czy przywiązanie do matki nie jest przejawem jakiegoś lęku? Niewykluczone. Rozmowy z matką pozwalają ujrzeć wszystko w innym świetle. Ona ma tylko jeden obraz syna. Nie widzi w nim gwiazdy. U niej schodzę z piedestału i znów staje się zwykłym człowiekiem. Namawiał mnie, żebym jeździła samochodem z kierowcą. Po co? Pod domem jest pętla czwórki. Wolę patrzeć na ludzi jadących ze mną autobusem. Po co mi samotność w samochodzie? Pańska matka oszczędza, bo nie wierzy w stabilność pracy aktora. Wszystkie matki tak robią, choć to nie są duże kwoty.
Wiem, że odkłada. Zdarza mi się wpaść do niej bez pieniędzy i proszę, by mi pożyczyła 1000 lirów. Idzie wtedy do kasetki i szuka. Ma odłożone 40 czy 60 tysięcy. Wie pani, że Marcello dostaje 220 milionów za film? Tak mówią. Cieszy się pani, że jest aktorem? W Urzędzie Miasta też było mu dobrze. Matrimonio all'italiana. Małżeństwo po włosku. Dwoje wielkich aktorów zagrało dla nas sceny z życia Filomeny Marturano. Już drugie pokolenie opłakuje jej losy. To była epoka wielkich włoskich komedii. Germi nakręcił Rozwód po włosku, Rizzi, Fanfarona i Potwory, a ja Il Boom z Sordim. Robiliśmy komedie, żeby ludzie się śmiali. Wczoraj, dziś, jutro kręciłem na tym pięknym placu. Widzą państwo ten taras? Tam było mieszkanie kobiety lekkich obyczajów, w której zakochał się sąsiad seminarzysta. W tym domu bywał też inny ciekawy osobnik, kochanek prostytutki, którego grał, mówiący dialektem bolońskim, przesympatyczny aktor Marcello Mastroianni. Odnoszę wrażenie, że Włosi dostrzegają w De Sice kogoś, kto jest im dobrze znany. Starego, wspaniałego wujaszka, z którym widują się tylko w święta, na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Czekają na niego z utęsknieniem, dlatego że De Sica przybywa zawsze uśmiechnięty, tolerancyjny, ironiczny i cierpliwy. Wygląda jak epikurejczyk. Każde spotkanie z nim jest wielkim wydarzeniem, jak gdyby zawsze przynosił prezenty. Dużo mu zawdzięczam. Już w wieku 16 lat zawracałem mu głowę, żeby mi dał jakieś zajęcie. Żądałem od niego wskazówek, jak zostać aktorem. Dla mnie ważne jest to, że nauczyłem się czekać. Przejąłem od niego tę niezwykłą cierpliwość, która jest tak istotna w naszym zawodzie. Kiedyś powiedział pan gorzkim tonem, że stał się pan modny. Czy nie jest pan zadowolony z siebie i ze swojej pracy? Skądże? Jestem zadowolony. W tej deklaracji była nutka ironii. Prawdopodobnie powiedziałem to kilka miesięcy po słodkim życiu. Zrobiłem się modny, ponieważ sukces filmu spowodował, że odkryto mnie ponownie, lecz w całkiem nowej roli. Grana przeze mnie postać poruszyła całe pokolenie, ożywiła jego wyobraźnię. Miała wielu naśladowców i stała się wzorcem bohatera tamtych czasów. Niektórzy producenci chcieli mnie wtłoczyć do tej szufladki i bez końca powielać jeden wizerunek. Znużyło mnie to. Rozwód po włosku był odtrutką? Wcześniej się wyleczyłem dzięki innym filmom. Zabójcom Petriego? Dzięki zabójcom, pięknemu Antoniowi. Rola w Rozwodzie po włosku była bardzo charakterystyczna i pozwoliła mi definitywnie porzucić wizerunek lekko ducha. Słodkie życie jest kamieniem milowym w historii kinematografii. Co panu zostało po tym filmie? Po raz pierwszy żyłem całkowicie swobodnie, w absolutnej zgodzie z samym sobą. Czyli akceptując swoje wady, czy wręcz przywary, ograniczenia i braki. Powiem tak, przez 6 miesięcy pracy nad filmem nie bałem się pokazywać, kim jestem. Czułem się wolny jak ptak. Wolny i szczęśliwy.
Jedź, Marcellino, pokręć się. Szybciej, Piero. Akcja. Scusa, Marcello. Marcello, czy możesz... Marcello, stań tutaj. Zagrał pan w wielu scenach miłosnych. Są krępujące. O to chciałem spytać. W życiu też są krępujące, bo wszystko trzeba zaplanować. Teraz spojrzę tak, powiem to, postawię kieliszek, po czym okazuje się, że jest całkiem inaczej. Proszę sobie wyobrazić, że na planie musi pani zagrać scenę miłosną w obecności 50 osób. Wszyscy patrzą. Jest gorąco i pot spływa po karku. Nagle reżyser mówi aktorce: niech pani uważa, bo tu robią się fałdki. Całując, trzeba się stać człowiekiem gumą. Mam od tego zwyrodnienie kręgosłupa. Tu sei, colei che cercai e mai, finora incontrai. De Sica opowiadał, że w młodości był mistrzem scen miłosnych. Zawsze miał w kieszeni pudełko pastylek Walda lub innych cukierków miętowych i mówił partnerce: dziś panuje wilgoć, więc weźmy sobie coś na gardło. Po jednej pastylce Walda. Nie lubił nieprzyjemnego oddechu. I miał rację. W wielu filmach pokazywał pan różne oblicza uwodziciela. Co wyróżnia bohatera obrazu Monicellego? Postać jest prowadzona w stylu, który Monicelli nazywa divertissement. Jest inna niż większość bohaterów z zahamowaniami. Don Giovanni czy Casanova należą do specyficznej kategorii amantów, bardzo zakompleksionych. Grałem podobne postaci w Pięknym Antoniu czy w 8,5 Felliniego. Jest nim nawet Baron Cefalù w Rozwodzie po włosku. W nowym filmie kompleksy i wewnętrzne bariery są przerysowane dla uzyskania efektów humorystycznych. Natomiast w starszych, które wymieniłem, ta sama problematyka jest ujęta według klucza dramatycznego. Obejrzymy więc ironiczny i humorystyczny obraz supernowoczesnego, współczesnego Casanovy, który pasuje do naszych czasów, jest jednak postacią mniej barwną niż pierwowzór. Który z zagranych bohaterów sprawił panu najwięcej trudności? Zabrzmi to paradoksalnie, wręcz zakrawa na ironię. Ale najtrudniejszą rolą był niejaki kapitan Don Diego Alvarez w filmie Księżniczka z Wysp Kanaryjskich z Silvaną Pampanini. Powód jest prozaiczny, kostium mnie krępował, a perspektywa machania szablą i ganiania na koniu przerażała. Poza tym postać, którą grałem, była groteskowa i źle się czułem, roztaczając taką aurę. Aktorzy zrozumieją, ile pracy musiałem w to włożyć. Nie chodzi więc o żadną z kreacji uznawanych przez widzów za trudne. Publiczność z reguły ocenia tak role, w których aktor musi użyć kilku środków wyrazu. Te są właśnie najłatwiejsze, natomiast szabla i koń to prawdziwe wyzwanie. Obcy to bardzo popularna powieść. Jest lekturą obowiązkową na uczelniach amerykańskich i angielskich.
Visconti kręci scenę w celi śmierci, dramatyczny dialog skazanego ze spowiednikiem. Pomieszczenie odtworzył w studiu, gdyż więzienna cela jest za mała. Ta też nie jest duża. Visconti chciał, by skazany czuł się jak w klatce, niski sufit i zakratowane drzwi. Miejsca starczy tylko na kamerę, autora zdjęć rotunne, kamerzystę, technika, aktorów i reżysera. Asystenci Rinaldo Ricci i Albino Cocco podglądają przez szpary w konstrukcji. Scena jest ważna, to wielki finał. Reżyser jest zadowolony z uzyskanego efektu. W studiu panuje idealna cisza. Jedna próba, druga i kręcimy. Grał pan cudzoziemca i musiał wyrazić obojętność, a nie jak zwykle żywe uczucia. Czy to było trudne? Przyznaję, że nie było łatwo. Na szczęście tekst jest dobry, a sam reżyser Visconti bardzo mi pomógł. Poza tym nie jestem człowiekiem tryskającym energią. Bez trudu radzę sobie z opanowaniem emocji. Mam w sobie spokój, czyli to, co pozwala oddać taki stan ducha. Myślę również, że reżyser, wybierając mnie do tej roli, uwzględnił moje cechy pozytywne i negatywne, zbliżone do tych, którymi obdarzona jest filmowa postać. Czy uważa pan, że tematyka filmu jest wciąż aktualna? Dlaczego warto było przenieść na ekran dzieło Camusa? Camus powołał do życia tego bohatera 30 lat temu, lecz postać ta jest jak najbardziej współczesna. Był to pierwszy człowiek, który zbuntował się przeciwko społeczeństwu. Za nim poszło wielu innych. Powiem więcej. W tamtych latach pewne cechy Mersotta mogły się wydawać niezrozumiałe. Teraz natomiast wszystko stało się jasne. Młodzi ludzie przyswoili jego idee społeczne. Jestem głęboko przekonany, że postawa moralna głównego bohatera jest zbliżona do zapatrywań dzisiejszych młodych ludzi. È una posizione morale molto, molto vicina a quella della gioventù di oggi. Diciamo che è un ritorno ai primi amori. Powiedzmy, że to powrót do dawnej miłości, także z tego powodu, że film reżyseruje Visconti, mój wielki mistrz z początków kariery. To było w teatrze, kiedy? W 1950 roku. Pracowałem na scenie z Viscontim do sezonu 57-58. Później nakręciłem z nim Białe noce. Można powiedzieć, że teraz podjąłem próbę odzyskania początkowej niewinności. Nie dlatego, że zacząłem gardzić sztukami. One już niestety nie odpowiadają moim ambicjom. Poza tym teraz interesują mnie postacie takie jak Obcy. Może dlatego, że mam za sobą wiele ról łatwiejszych, komediowych i rozrywkowych. Oglądamy sceny z premiery filmu Ettore Scoli Szczególny dzień z Sophią Loren i Marcello Mastroianni. Gabriele, questo è il nome del personaggio. Bohater ma na imię Gabriele. Jest wyrzutkiem społeczeństwa, homoseksualistą. Rzecz dzieje się w roku 1938. W tamtych latach osoba o takiej orientacji była traktowana jak ktoś należący do gorszej rasy. Nawet władze tak uważały i popierały cechy męskie, takie jak siła fizyczna, tężyzna. Gli attributi di virilità di un individuo, la forza fisica, eccetera. Quindi Gabriele, che pure Gabriele ma państwową posadę, jest spikerem publicznego radia. Zostaje wygnany, zesłany do Carboni na Sardynii. Rząd kieruje tam homoseksualistów, gdyż osoby takie nie mogą wstępować w szeregi partii faszystowskiej, organizacji prawdziwych mężczyzn.
C'è una battuta che io amo particolarmente. W filmie pada zdanie, które lubię szczególnie. Bohater naprawia lampę w kuchni sąsiadki i mówi: questa donna, il lume in cucina, dice. To nie lokator szóstego piętra jest antyfaszystą, lecz faszyzm jest przeciwko temu lokatorowi. Porzucił pan wizerunek uwodziciela, którego kreował pan w wielu filmach. Dlaczego? Od dawna próbuję walczyć z etykietką przyczepioną mi po słodkim życiu. Amerykanie nazwali mnie latynoskim kochankiem, choć w filmie Marcello nie jest zdobywcą, a raczej zdobyczą. Kobiety go wykorzystują. To naiwniak, który żyje złudzeniami. Po słodkim życiu zagrałem w Pięknym Antoniu Bologniniego, czyli opowieści o impotencie. Później był rozwód po włosku, historia półimpotenta, rogacza, człowieka zdradzanego. Uczyniłem to, chcąc wyrwać się z szufladki, do której mnie wciśnięto. Nie mam nic przeciwko amantom w stylu włoskim, lecz ja nim nie jestem. Nie obawiał się pan, że rola homoseksualisty wywoła wrogość publiczności? Proprio per questo lei avrebbe incontrato una certa ostilità da parte del pubblico. Certo che l'ho pensato. Zastanawiałem się nad tym. Zresztą przyznam, że film powstał właśnie z tego powodu. Wciąż istnieje swoisty rasizm wobec osób o odmiennej orientacji. Musieliśmy przeprowadzić delikatną operację, dzięki której homoseksualista został zaakceptowany. Nie chodzi o nobilitację. Pokazaliśmy zwyczajnego człowieka. Otrzymywałeś oferty pracy z całego świata, także ze Stanów Zjednoczonych. Wszystkie odrzuciłeś. Dlaczego? Pojadę tam latem tego roku, ale będzie to film włoski kręcony przez Włocha. Przyjąłem ofertę z Ameryki na pewnych warunkach. Wybrałem własnego reżysera, a fabuła jest nasza, tylko przeniesiona do tamtej rzeczywistości. Dolny Manhattan. W pobliżu portu w piaszczystym dole spoczywa ogromna małpa. Leży u stóp najwyższych drapaczy chmur na świecie. Wież World Trade Center. Marco Ferreri kręci nowy film. W obsadzie Marcello Mastroianni i Depardieu. Nie, kochanie. Wiesz, że mam astmę. Mój bohater ma astmę. Chciałby pokochać małpkę, lecz jest uczulony na jej sierść. To prawdziwy dramat. Przekazuje zwierzątko człowiekowi młodszemu, silniejszemu, który za o nie jak o własne dziecko. To zwykła anegdota, lecz ma ona głębszy sens. Pokazuje, czym jest młodość w naszym szalonym świecie. Nie wiemy, dokąd zmierzamy, ale najprawdopodobniej jesteśmy skazani na zagładę. Tylko nowe życie może to odmienić. Zadam panu przykre pytanie. Proszę, zdradził pan teatr? To raczej teatr zdradził mnie. Zaraz koledzy zaprotestują. Właśnie tak trzeba mówić, ostro, agresywnie. Rozmawialiśmy w 1955 roku. Spytałem, czym jest teatr. Pan odparł całym moim życiem. Nadęte zdanie. Pamięta pan? Nie. Chętnie wróciłbym na scenę teatralną, gdyby istniały wspaniałe sztuki, równie dobre jak dzisiejsze filmy. Nowoczesne, aktualne, z którymi publiczność się identyfikuje. Tak, wtedy zagrałbym na scenie. Wierzę, że kinematografia wciąż wyprzedza teatr. Nie mam na myśli sztuk klasycznych Szekspira, Czechowa czy Pirandella. To wielcy twórcy. Myślę raczej o autorach współczesnych. Nie istnieją. Nie zachęca się ich do tworzenia. To nie moja wina. Znam przyczynę. Utalentowany młody pisarz unika teatru, bo tam czeka go długi i twardy okres terminowania. Woli przejść do filmu i telewizji. Nowe formy ekspresji są bardziej pociągające, więc młodzi nie piszą dla teatru. Ecco che l'autore di teatrale di conseguenza viene a mancare. Jaka jest pańska wizja współczesnej sztuki filmowej? Jestem przekonany, że kinematografii brakuje oryginalności.
Pomysły nie są nowatorskie, ponieważ żyjemy w świecie zamętu, w którym zaginęły ideały, aspiracje i cele. Wciąż się dużo mówi, ale praktyka to jeden wielki bajzel. Wszyscy powtarzają, że nie ma pieniędzy. Tak zawsze było. Nigdy nie słyszałem, by w tej branży było za dużo środków finansowych. Na początku dostawaliśmy weksle płatne po 4 miesiące. Graliśmy, wydawaliśmy pieniądze, a później się okazywało, że producent wystawił nam weksle bez pokrycia. Mimo to powstawały piękne filmy. Co pan myśli o telewizji? Chciałoby się rzec, że dzięki niej kinematografia może dłużej istnieć, a filmowcy częściej się wypowiadać. Tak się rzeczywiście stanie, jeżeli znajdziemy odpowiedni język telewizyjny, czy też właściwą formułę. Samo pokazywanie starych filmów na ekranie telewizora nie jest wystarczające, by móc twierdzić, że dzięki telewizji kinematografia trwa. Potrzebne są nowe, interesujące rzeczy, lecz ich nie ma. Obecna telewizja mnie nudzi, czasami czuję się wręcz obrażony. Co panu w niej przeszkadza? Głupota. Bezmyślność. Nie można latami serwować tych samych gier na poziomie przedszkola. Czuję się zakłopotany, gdy na to patrzę. Telewizja jest wspaniałym medium. Nie zapominam, że dzięki niej mogliśmy oglądać na żywo pierwszy krok człowieka na Księżycu. Film tego nie pokaże. Zwracam się więc do telewizji. Czy ty, która jesteś już dojrzała i niczym dziadek opowiadasz bajki, nie mogłabyś przedstawiać czegoś lepszego? Tak, by masy widzów telenowel zaczęły stopniowo gustować w czymś głębszym, mądrzejszym, piękniejszym, a także zabawniejszym. Nic z tego. Rzymska gala z okazji premiery najnowszego filmu Felliniego Ginger i Fred. Opowiada o tym, jak pusty i wulgarny jest zapuszkowany świat podawany przez telewizję do konsumpcji niczym amerykański fast food. Jest mieszaniną satyry i sentymentalizmu. Marcello, co najbardziej cenisz w postaci Freda? Wspaniałą rozpacz. Jest drobnym złodziejaszkiem, ale ma w sobie też dobre cechy ludzkie. Nie jest groźny, choć lubi grozić. Podoba mi się jego melancholia i rozpacz. Poza tym jest uczciwy. Nie da się powiedzieć o biednym Fredzie, że mógłby komuś zaszkodzić. W otaczającym nas świecie uchodziłby za spokojnego, niewinnego człowieka, wręcz miłego. Moim zdaniem jest to jeden z dowodów na istnienie dojrzałego aktorstwa, uprawiania go w sposób przekonujący. Postać, którą zagrał Marcello, jest bogata, psychologicznie wielobarwna, lecz zarazem subtelna, bez cienia ekshibicjonizmu. Umiejętność gry naturalnej jest świadectwem prawdziwego profesjonalizmu i przejawem najwyższej klasy artystycznej. Co mam powiedzieć? Dziękuję. To jeden z najpiękniejszych filmów w mojej karierze. Pragnę podziękować Nikicie Michałkowowi za wspaniałą podróż, która mnie zaprowadziła w to miejsce. Kim jesteś tym razem? Bohater ma na imię Roman i jest rzeczywiście Rzymianinem. Typowym Włochem. Miłym, z fantazją, urokliwym, nieco kłamliwym, ale nie kłamcą. Ma dziecięcą wyobraźnię, co powoduje, że dużo obiecuje i angażuje się w przygody, które go przerastają. W sumie nie można mu ufać. Uno sul quale fare poco affidamento. Poi ho molti amici, ho una figlia. Mam tutaj wielu przyjaciół. W Paryżu mieszka moja córka, więc nie spędzam czasu samotnie. Spotykam się z różnymi osobami. Wystarczy pomyśleć, że w tej chwili pokazują tu bal Ettore Scoli. Jest, a statek płynie Felliniego. Francesco Rosi kończy pracę nad Carmen, a Giorgio Streller odniósł ogromny sukces, wystawiając Minnę von Barnhelm.
Mam wrażenie, że wciąż jestem we Włoszech. Dobrze się tu czuję. Perché il teatro a Parigi? Dlaczego teatr w Paryżu, a dlaczego nie? Los tak chciał, a konkretnie sprawiło to spotkanie z Peterem Brookiem. Zaproponowano mi udział w sztuce, którą znam od kilku lat. Wszystko było gotowe. Teatr, impresario, wielki reżyser, przyjemna, wręcz sympatyczna sztuka. Pomyślałem, że mogę tak spędzić wakacje. Mais ne tremblez plus. Il n'est même pas indispensable d'être courageux, n'est-ce pas? Il suffit de commencer sans penser à la suite. Voilà, votre second verre. Tout de suite, mon second? Oui, 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 oui. To opowieść o mężczyźnie i kobiecie, których małżonkowie uciekają razem. Powiedzmy, że to historia dwojga rogaczy, jasne? To opowieść o miłości wysublimowanej z przeniesieniem uczuć. Niech będzie. Tylko po co te wielkie słowa? Dwie nieszczęśliwe istoty rozmawiają o swoich małżonkach. To smutna sztuka? Bardzo zabawna, choć jest kilka akcentów smutnych. Nie udaje im się zakochać w sobie, ale wzajemnie się potrzebują. Pamela, laissez-moi vous dire que je vous aime. Vous m'aimez? Non, je ne vous aime pas. Laissez-moi le dire, le croire et oubliez-le. Oui, dites. Grasz o wiele więcej w filmach niż w teatrze. Prawda. Tak się złożyło. Po słodkim życiu poświęciłem się filmowi. Chociaż 15 lat temu grałem w komedii muzycznej, śpiewałem i tańczyłem. Una cosa molto importante. Dzięki temu zdobyłem nowe, ważne doświadczenie. Bezgranicznie podziwiam ludzi, którzy uprawiają ten zawód. Jest trudniejszy niż aktorstwo filmowe i teatralne razem wzięte. Niestety nie docenia się ich. Uważa się, że nie są artystami, że ich gry nie motywuje niepokój duszy. To ogromne nieporozumienie. Nieprawdą jest, że tylko aktorzy z duszą są prawdziwymi artystami. Niech koledzy spróbują najpierw zatańczyć, a następnie wypowiadać swoje kwestie. Płuca tak bolą, że przychodzi chęć zagrania Hamleta. Hamlet jest łatwy, gdyż napisał go człowiek genialny. Tak naprawdę to porusza w widzu te uczucia, do których najłatwiej dotrzeć. Proszę wybaczyć to bluźnierstwo, lecz taka jest prawda. Niech aktorzy pośpiewają, potańczą i podeklamują, przekonają się, czy to łatwe. Wracając na deski teatralne, wybrał pan postać Valentina. Czy to oznacza, że preferuje pan rolę mężczyzn fatalnych? Nie. To znaczy, że wolę rozwalać takich facetów. Wiele osób nie może tego zrozumieć. Chyba dlatego, że grając takie postaci, nie umiem pokazać autoironii. W efekcie ludzie są przekonani, że z próżności preferuje mężczyzn fatalnych lub latynoskich kochanków. Są chwile, kiedy się sporządza bilans życia. Czego się pan nauczył? Ja? O no, magari. Niczego. No, ale volte mi dico che anche czasami powtarzam sobie, że tak jest lepiej. Dzięki temu mam wrażenie, że stawiam dopiero pierwsze kroki, a później pokażę, na co mnie stać. Bilans zrobię po latach. Wtedy też zacznę wszystko poprawiać i stanę się świetny.
Do tej pory niczego nie przyswoiłem poza odrobiną cierpliwości i wyrozumiałości. Tak uważam. Nie znaczy to, że jestem mądry. Co najwyżej zmęczony. Za kilka dni wejdzie na ekrany film, który nakręciłeś z młodą włoską reżyserką, Franceską Archibugi, pod wieczór. Sandrine Bonner. Jak ci się pracowało z młodziutką reżyserką? Ostatnio często odpowiadam na to pytanie, również dlatego, że pracowałem niedawno z młodym Tornatorem i jeszcze młodszą Franceską Archibugi. Powiem to samo, czyli o różnicy wieku w branży filmowej. Nasz fach jest jedną wielką zabawą. Nigdy nie przestanę powtarzać, że recytowanie jest dziecinne. Na planie różnica wieku nie ma żadnego znaczenia. W każdym razie ja zapominam, że jestem znacznie starszy od reżyserki. Bawimy się razem, czyli jesteśmy rówieśnikami. Należymy do jednej bandy dzieciaków, która na ulicy wymyśla nową grę. Film pozwala opowiadać baśnie, gorzkie, piękne, komiczne lub dramatyczne. Tyle, że poruszamy się wewnątrz fortecy chroniącej nas przed światem zewnętrznym. Nie jestem już najmłodszy. Marcella znałem wcześniej, lecz gdy zaczęliśmy razem pracować, poczułem się ogromnie onieśmielony. W końcu miałem do czynienia z żywym mitem. Natomiast on całkowicie się podporządkował. Był skromnym profesjonalistą. Opowiem o czymś. Po próbie generalnej wróciliśmy do hotelu i Marcello zadzwonił do mnie o północy. Powiedział, że musimy porozmawiać. Długo się zastanawiałem, co go męczy tuż przed premierą. Spotkaliśmy się o 10:30. Spytał mnie, czy może opuścić jedno krótkie zdanie. Zaskoczył mnie. Przyznam, że kiedy gram, nie pytam reżysera o takie drobiazgi. To świadczy o jego ogromnej pokorze. Używam tego słowa w znaczeniu pozytywnym. Prawdziwy profesjonalista bowiem szanuje pracę kolegów, a więc także mnie, reżysera. W sztuce Ostatnie kwadry Bordona został przedstawiony szczegółowy obraz problemów starszego mężczyzny. Oramai anziano, ecco. Sam przyznaje, że ma jak najgorsze zdanie o współczesnym świecie. Choć jako człowiek inteligentny i oczytany doskonale go rozumie. Świetnie pojmuje jedyną rolę, jaką całkiem niesłusznie powierza się ludziom starym. Purtroppo, forse ingiustamente, alle persone anziane. Odnajduje się pan w tej postaci? Aktorzy są zadufani w sobie, więc mogę powiedzieć, że myślę to samo, co mój bohater. Wiem jednak, że za chwilę przejdę do innej roli i zmienię skórę. Mam świetną wymówkę. Ja taki nie jestem, ja tylko gram. To mnie nie dotyczy. Lecz w rzeczywistości nie ucieknę przed tym. Jakiej postaci jeszcze nie zagrałeś na scenie i w życiu? Sam nie wiem. Przez wiele lat bawiło mnie udzielanie jednej i tej samej odpowiedzi. Powtórzę to. Starego Tarzana. Dlaczego? Nigdy nie byłem silnym i umięśnionym młodzieńcem. Teraz mógłbym się w niego wcielić. Oczywiście nikt nie uwierzyłby w to, że starzec jest mięśniakiem. Lecz nie w tym rzecz. Tarzan jest postacią, która już się nie liczy. Nikt go nie opłakuje. Można by nakręcić film humorystyczny, lecz głębsza analiza ujawniłaby treści związane z trzecim wiekiem. Z samotnością człowieka, który był wielkim bohaterem, a dziś nawet krokodyle się go nie boją. Chiaro, proszę opisać Marcello. Niemożliwe. Dlaczego? To zbyt osobista prośba. Troppo personale, non so. Jako aktora. Praca z nim jest czymś wyjątkowym. To sama przyjemność. Czego cię nauczył? Pokazał mi, jak osiąga się spontaniczność, czy raczej swobodę. Może kiedyś tego się nauczę.
Nie chodzi o zblazowanie, lecz o pewien dystans do aktorstwa. To tylko filmy, a prawdziwe życie jest znacznie ważniejsze. Trzeba znać tylko jedną zasadę. Mówiłem ci już. Gdy wypowiadasz kwestię, musisz myśleć tylko o tym, co mówisz. Reszta przychodzi sama. To wszystko. Aktorzy często chcą tylko jak najszybciej dotrzeć do końca frazy. To prawda. Nie. Smakuj słowa. Zastanów się nad ich treścią. Jeżeli mówisz dzień dobry, to myśl, że się naprawdę witasz, a wszystko będzie takie naturalne. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet M Studio. Tekst Krzysztof Brzeziński. Czytał Paweł Straszewski.